Witamy dzisiaj na Zamku Królewskim na Wawelu. Jeśli jesteś tutaj pierwszy raz, nie zapomnij zasubskrybować kanału. Serdecznie zapraszam wszystkich na wycieczkę. Wawel jest to miejsce, które przez wieki było siedzibą królów polskich, a od roku 1930 zamek stał się jednym z najważniejszych muzeów w Polsce. Jest to miejsce obowiązkowe w czasie wycieczki do Krakowa, ponieważ co roku odwiedza go ponad milion turystów z całego świata. Zamek przetrwał wiele wojen przez ponad 1000 lat swojej historii i wielokrotnie był odnawiany i remontowany. Było to miejsce strategiczne, ponieważ zamek znajduje się na wzgórzu i w bliskim dostępie do rzeki Wisły. Zapraszam. Idąc od rynku, znajdujemy się na skrzyżowaniu ulicy Grodzkiej i Świętego Idziego i kierujemy się tam prosto na Wawel. Na spokojnie kierujemy się po schodach do góry, do bramy wejściowej. Znajdujemy się teraz na głównym placu, tutaj na zamku na Wawelu. Po prawej stronie jest dużo ławeczek, można na chwilę odpocząć. Tam na końcu znajduje się restauracja, gdzie można kupić coś do jedzenia. Cały czas w sezonie jest tutaj bardzo dużo ludzi. Wszyscy przychodzą zwiedzić zamek, ale także odpocząć, na przykład w taki niedzielny dzień jak dzisiaj. Znajdujemy się teraz na głównym dziedzińcu zamku. Popatrzcie. Warto zobaczyć. Przepiękny styl balkonów. Dzisiaj z Wawelu w dalekiej odległości można było zobaczyć Tatry. Warto przejść się tutaj wzdłuż tarasów widokowych, gdzie pokazuje nam się widok na całą okolicę, w zasadzie na bardzo dużą część miasta. Widać kopiec Kościuszki na wprost. Po lewej pokazują nam się pasma gór Gorców i Beskidów, a daleko tam pokazują nam się Tatry. Tutaj z tarasu widokowego możemy obserwować zakole Wisły, nazywane Bulwarem Wiślanym, gdzie ludzie spacerują, jeżdżą na rowerach lub po prostu odpoczywają. Tutaj na Wiśle pływają także statki, gdzie można kupić bilet i popłynąć na wycieczkę po rzece. Popatrzcie sami, jak pięknie dziś. Warto tutaj zatrzymać się na dłuższą chwilę na tarasach widokowych, by podziwiać widok w każdym kierunku na miasto. Tak jak powiedziałem wcześniej, w oddali widać dzisiaj góry.
Zaraz po wyjściu przez bramę możemy zejść w dół i kierować się na obrzeża Wisły, gdzie warto się przejść, żeby zobaczyć dalsze atrakcje. Gdy tutaj spacerujemy w pobliżu Wawelu, zawsze warto zwracać uwagę na ścieżki rowerowe, ponieważ dużo ludzi tutaj jeździ na rowerach. Idziemy teraz w kierunku Smoka Wawelskiego i tu będzie mała niespodzianka. Znajduje się tutaj także dużo atrakcji dla dzieci, które mogą powspinać się po skałkach. Tutaj znajduje się atrakcja dla wszystkich, szczególnie dla dzieci. Jest to taki smok wawelski, zrobiony z kamienia, z żelaza i raz na jakiś czas zieje ogniem. To idealne miejsce, żeby pospacerować wzdłuż bulwarów Wiślanych. Pogoda tutaj idealnie dzisiaj nam pasuje. Jak zwykle jest bardzo dużo ludzi. Wszyscy tutaj jeżdżą na rowerach, spacerują i po prostu odpoczywają, więc polecam Wam.